Witam ponownie widziska, to znowu ja Bungo, a my oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z grą Soma. Straszne dźwięki tutaj do moich uszu dochodzą. Jestem w cudownej lokacji, ewidentnie. To jest zwłaszcza takie świąteczne, nie wiem. W ogóle strasznie jest zimno u mnie, nie wiem czy u was też jest tak zimno, ale u mnie w Krakowie jest teraz tak zimno, że rury popękały z ciepłą wodą. I tuż pod moim balkonem, mieszkam na parterze, siedzi banda gości w koparce i naprawiają rury. Więc jak będą jakieś dziwne dźwięki, to właśnie oni, nie ja. Nie ja. W razie tak, ostatnio udało się nam naprawić chip przy pomocy, mam nadzieję, żelu strukturalnego. Nie wiem, co to było do końca. A no i co? Dzisiaj będziemy dalej eksplorować i zobaczymy, co się stanie. Tutaj się zachowuje jak słoń w składzie porcelany. No i zobaczymy, zobaczymy. Przypominam, że korzystamy z spolszczenia od ekipy Graj po Polsku. Dlatego możemy się cieszyć tą grą w naszym języku ojczystym. Never seen something of that speed. Okej. Co to jest? Otwórz. A, stąd zabraliśmy ten żel strukturalny. Dope, dope, dope. Tu jest jakieś zdjęcie. O, wow. To jest szczur z podłączonym jakimś urządzeniem. Tutaj mamy co? Działanie. Łączność. Patologia. Postępy. Analiza chemiczna i wyniki badań. Żel strukturalny został naładowany. Wow, musimy. Okej, okay, cały czas mamy jakieś zakłócenia i pojawiają się napisy. Ostatnio też to się działo. Tylko, że ja nigdy nie jestem w stanie doczytać do końca, co tam było napisane. Więc pewnie wy będziecie sobie mogli zatrzymać film i zobaczyć, co to było. Przy okazji, zobacz, co zrobię. Dziecko jest tak zimno, że muszę się napić czegoś ciepłego. Okej. Okay. Działaniem. Żel sprawia, że prosta maszynery. Okej, okay, znowu był ten napis. Czy ja mam się bać? Znaczy ja wiem, że mam się bać, bo gram jednak w horror, ale... Shit. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest mój szczur, albo gdzie są moje szczury. Śpią sobie grzecznie. One śpią w dzień, głównie. A teraz jest dzień. Dlatego ich nie ma. I tak, wiem, że powinniśmy spędzić pewnie więcej czasu na czytaniu tych informacji, ale nie chcę was zanudzić na śmierć. Będziemy żyli w niewiedzy. Mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Że czegoś ważnego nie przeoczyliśmy. Wygląda na to, że tam było po prostu opis działań. Właściwie teraz jak o tym myślę, to żałuję bardzo, że tego nie przeczytałem. Ale nic tutaj nie ma. O Boże, znowu ta osoba. To ważne. Ale co jest ważne? Ja naprawdę nie chcę, żeby to coś wyszło z tego pomieszczenia. Naprawdę. Jeżeli to jest możliwe, to błagam nie. Błagam, niech tam stoi. Niech zostanie tam na zawsze. To wszystko czytaliśmy. Więc tak, próbujemy naprawić kombinezon, dziecko, przypominam. Ci, którzy zapomnieli. Tutaj jakieś rośliny badano. Okej. Może holowano jakieś rośliny. Nie mam pojęcia. Nie, w każdym razie nie podoba mi się to. Co to jest? Yeah. I was talking to Cameron about protein solubilization. Do you think we could break the aggregate and structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try... Rally! Are you recording this? Sorry. I just... Wow, well, okej. Tutaj coś też nie jest w środku. Liczymy na to, że stąd coś będziemy mogli zabrać. Ale nie. To jest South Hall. Tutaj jest jakaś osoba z głową. Proszę. Co się dzieje? Dlaczego mam zakłócenia?
Czy coś mnie zaraz zacznie gonić? Holy shit. Nie mogę tej osoby wysłuchać. Część z was zauważyła, że zwykle osób, których nie możemy wysłuchać, po prostu nie mają głowy. Dlatego tak się cieszyłem, że te zwłoki mają głowę. To są osoby, którym brakuje czarnej skrzynki. Przysłowiowej. Dobra, idziemy na górę. Strasznie się martwię blisko, że dzisiaj się przestraszę w tej grze. Ja wiem, że non stop narzekam, że nie chcę się bać, ale myślę, że ostatnie dwa odcinki się obyły bez tego. I to, że już jest koniec naszego szczęścia, że dzisiaj nastąpi zgon mój. Oby tak nie było. Obejście. Co to jest obejście? Wybrano złe piętro. To nie jest parter, to będzie drugie piętro, obejście. Znoszenie blokady. O mój Boże. O, ewidentnie coś wypuściłem, ludzie, nie chcę nic mówić. Ewidentnie coś wypuściłem. Powiedzcie mi tylko, że nie... To na dole. Mogę tu wejść? Oh my god. Nie. Wszystko jest okej, okay. To jest tylko gra, przede wszystkim. No, kolejna osoba bez głowy. Której nie będziemy w stanie odczytać. Mogę to zabrać? Nie. Okej. Okay. Fuck. Spokojnie. Wiecie co ja zrobię? Ja zamknę drzwi. To wydaje mi się dosyć mądre. Posunięcie. Dobra, sprawdźmy co tutaj jest, o ile cokolwiek jest. To jest jakaś kuchnia. Okej, okay, wszystko jest w porządku. Tego oczywiście nie będę mógł przesłać. Okej, okay, już myślałem, że będę mógł i cała nasza teoria na temat umiejscowienia czarnych skrzynek, tego nie chciałem zrobić, by poszła na spacer daleki, z którego by już nie wróciłem. Dobra. Co tutaj się dzieje? Nie dostarczony raport. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron Eames Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. Fuck. No i co? Będziemy słuchać tego od nowa. I could use some advice, if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. No, cudownie. Cudownie. To była ta kobieta? To jest ona? Znowu jakąś dziwną ikonkę miałem. W razie, czy tym doktorkiem jest facet, no, postać, którą widzieliśmy w tym szklanym pomieszczeniu pod nami? Tym tutaj? Mam nadzieję, że nie. Dobra, powinniśmy móc wejść tutaj być może? I sprawdzić, co tutaj się dzieje. Nie jesteśmy ranni, więc leczyć się nie musimy, mam nadzieję. Zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Pamiętamy o tym, że bardzo łatwo przeoczyć różne rzeczy. Ale tutaj nic nie ma. Oprócz ambientów, które mnie przerażają. Oho, gry nam zapisało. Jesteśmy na dobrym tropie. To jest zamknięte. Zamknijmy drzwi i zacznijmy się skradać. Coś czuję, że zaraz coś na mnie wyskoczy.
O, ten gość jest podłączony do maszyny. Holy shit. Nie mogę z nim porozmawiać. Czy coś tu jest oprócz nas? Jeszcze? I tego pana? Oby nie. Oj. Coś tu jest oprócz nas. Się zrobiło ciemno, cudownie. O, widzę tą osobę. O, w mordę, come on. Dobra, to jest tylko gra. Co to jest? Wygląda na jakąś kobietę. Ciało kobiety. Opanowane przez... nie wiem, wał. Czy ja coś tutaj mam? Czy ona mnie usłyszała? Ciężko powiedzieć. Staram się zachować spokój, widziska. Nie no, nie widzi nas kompletnie. Co się z nią dzieje? Wydaje się być ta istota w rozpaczy wielkiej. Okej, widziska, ja... Każdy ruch powoduje u niej jakieś drgawki. W dodatku... nie wiem. Czy ja dam radę tędy się przecisnąć? To jest tak głupi pomysł, dlaczego ja to robię? Zobaczcie, jaką ma dłoń w ogóle, wow. Okej, chyba po to tutaj przybyliśmy, nie wiem. Chyba sobie stąd pójdę. Idę sobie, tak, nie będę w żadną interakcję z tobą wchodził, naprawdę, obiecuję. Jesus. Ona ma bardzo zły humor. Ona ma bardzo zły humor, gorszy ode mnie w tym momencie, zdecydowanie. Zważywszy na to, że ja mam całkiem niezły. Więc spadamy. To jest jedna z dziwniejszych scen w tej grze. Nie wiem, czy to, co miałem w tym pomieszczeniu zrobić, zostało zrobione przez nas, ale nie będę się tym przejmował. Nie jestem pewien, co wzięliśmy. Wziska, jeżeli mam być szczery. Czy to jest jedna z tych części potrzebna nam do naprawy skafandra? Ale... mam nadzieję, że tak. Tutaj nic nie było, okej. Dalej nie mogę z tą interakcję żadnej przeprowadzić? Nie. Dobra. Wiecie co? Dobra, spadajmy stąd. Na razie spadajmy stąd, wiemy co tutaj jest. Zamknijmy ją tam sobie, niech sobie tam siedzi. I dalej rozpaczam. My nie. Będziemy ingerować w to. Wow. Zatruj studnię? Okej, ta gra się robi coraz bardziej. Zatruj studnię. Mówisz o otchłani? Nie wiem. Nie wiem, o czym on mówi do końca. Dobra, chodźmy na dół. Pewnie myślę, że czegoś tutaj nie przegapiliśmy. Może coś tutaj przegapiłem. Tu jest masa zwłok. Wszyscy bez głowy są. Oczywiście. Więc tutaj nic nie posłuchamy sobie. Tego otworzyć nie mogę. Dobra, spadajmy stąd. Chryste. Ale powiem wam, że jestem dumny z siebie i mojej zimnej postawy. Nie przestraszyłem się do takiego stopnia, jak zwykle się potrafię przestraszyć, czyli nie wpadłem w panikę. To chyba nam pomogło przejść tamten fragment bez większych problemów, o ile udało się nam przejść. Bo to jest
Właściwie pytanie, na które odpowiedzi jeszcze nie znamy. Dobra, to idziemy. Gdzie teraz? Teraz jeszcze niżej bym zszedł. Tak mi się wydaje, że to jest... Chyba, że... Teraz jesteśmy na piętrze pierwszym, prawda? Posłuchaj mnie, ja wiem, że chcesz, żebym cię posłuchał i tak dalej. Tu mamy zejść niżej, musimy się wrócić do Biotic Laboratory. Wydaje mi się, że widzieliśmy tylko dwa roboty, które funkcjonowały i które byśmy mogli zabrać takie coś. I właściwie, teraz sobie, jak o tym sobie pomyślimy, to chyba nie jest to przypadek, że te osoby, które teraz spotykamy, nie mają głów. Bo tam właśnie powinien się neurochip znajdować. Więc mamy mały problem. Mamy problem. Ludziska i zaczynam się bardzo bać. Czy zas to na pewno zostanie wypuszczone za niedługo na zewnątrz, co mnie kompletnie nie bawi już w najmniejszym stopniu i no nie wiem, co na tym temat mam powiedzieć. Zejdźmy na dół. Zobaczmy, czy czegoś tutaj nie przeoczyliśmy. Cokolwiek to będzie, mam nadzieję, że nic groźnego. Masa trupów, bez głów oczywiście. Przy okazji. Dobra, jesteśmy na parterze. Zróbmy obejście. Boże, to się tak źle skończy, ludziska. O, świetnie. Świetnie. Rostu ekstra. Prostu... Cud... O, jest głowa. Ten gościu żyje. Oh shit. Proszę, gro, nie rób mi tego. Też nie mogę z nim żadnej interakcji przeprowadzić, ale zobaczcie na jego klatkę piersiową, co tam się dzieje. Część komputera ma. Wow. To mamy. To nie wiem, co to jest. Take the cell to alpha. Holy shit. Wow. Wow. Proszę nie. Przesłuchajmy to. Straski, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbie leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Okay. Stay safe. Spinach. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Oj, chyba nawet bardziej niż przyzwyczaili się. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Dobra, i? Unable to connect. Lumar relay out of range. Okej, to tyle. Czy coś tutaj możemy zrobić? Jeszcze? Nie za bardzo. Dziwne miejsce. Centrum łączności jakieś. I tak, nie możemy z tym interakcji żadnej przeprowadzić. To jest zamknięte na... Amen. Szukajmy dalej. Szukajmy dalej. No, może coś tu będzie. Ojej, chyba jest coś. Tu mamy robota. Czy on ma chip? Jakikolwiek. Nie za bardzo mogę z nim interagować. O! Co tu się dzieje? Diagnostyka. Okej, to jest kolejna łamigłówka. Jak to ma działać? Jak to działa? Jak klocki Lego? Coś w tym stylu? Halo? A, okej, na takiej zasadzie. Wysuń neurochip. Okej, czyli musimy połączyć
to wszystko ze sobą? Coś stanie, jak tutaj linę puszczę. To chyba musi być tak. Okej, okay, może jednak nie. Na czym to polega? Zaraz będziemy mieli neurochip, czyli będziemy u celu. To chyba działa na tej zasadzie. Musimy połączyć to z tym, okej. Okay. Dobra, jasne. Czyli w teorii... O, to by tak powinno być. To tak i wysuń neurochip. Wysuń neurochip. Halo? Działasz, potworku? Stworzonko? Pytanie tylko, jak do końca to ma wyglądać? Spróbujmy połączyć to jeszcze inaczej. Teraz? Jest wysunięty, dobra. Mamy neurochip, tak mi się wydaje. Więc powinniśmy mieć wszystko. W teorii. Takiej dosyć... W teorii szytej grubymi nićmi. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale... Chyba... Jeżeli teraz wrócimy na górę, to będziemy mogli uaktywnić kombinezon. By tak było. Aby tak było. Oho, coś się tutaj nam zapisało. Okej, zaczynam się bać. Mam nadzieję, że ten ktoś cały czas będzie w szklanym słoiku. Dobra, najwyraźniej jest. Musimy się dostać do... Błagam! O mój Boże, okej. Okay. Jak ja mogłem tu wykrakać? Ale udało mi się. Najwyraźniej nie jest agresywnym. Co nam podążać tam? Okej. Okay. Jesus! Co to było? Co to kuźwa było? O Boże, nie! Nie! Przepraszam za ten krzyk. Jestem już spokojny. Widzicie to? Tutaj? Nie chcemy tego budzić. Nie chcemy tego budzić. Za cholerę. Idziemy po prostu spokojnie. Bez strachu. Przepraszam. Stało? Co się do jasnej cholery stało? Nie mam pojęcia, ale to nie było miłe. Okej, my tutaj zakończymy odcinek Blizyska. W następnym stawimy czoła temu wszystkiemu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Spodobał ten odcinek Somy. Dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze tylko na sam koniec przypomnę tradycyjnie, że ja streamuję codziennie od 19 na Twitch TV Bungo21. Dzisiaj jest poniedziałek, więc będziemy grali w Daisy. Zapraszam z całego serca. Start 19, Twitch TV Mungo 21, z całego serca zapraszam. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i życzę reszty tego dnia, żeby reszta tego dnia była dla was bardzo miła. Trzymajcie się, bliska. Strasznie!